No dokładnie, szkoda, szkoda, bo na początku się nie układało za bardzo, za kolorowo i za ciekawie dla nas. No, z tego wyniku 3-1 potrafiliśmy doprowadzić do remisu i wydawało się, że naprawdę przeciwnik jest w naszym zasięgu. No i troszeczkę to może nas troszeczkę, że tak powiem, zdradziło, no bo uwierzyliśmy w siebie, poszliśmy do przodu, a zapomnieliśmy o konsekwentnej gdzieś tam grze z tyłu i straciliśmy kolejne dwie, no takie dosyć łatwe bramki, no. 5 bramek na własnym stadionie stracone. Czy twoim zdaniem już rywalizacja w tym dwóch meczu jest rozstrzygnięta, czy no jeszcze będzie szansa powalczyć, skoro tutaj się udało 3 bramki strzelić, to może i tam się. No nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie w to wierzyć, no, że skoro strzeliśmy 3 tutaj, no to musimy powalczyć o 3 tam. No i co zrobić? No dostaliśmy 5, wiadomo, boli, ale no, nie ma co przekreślać. No, jesteśmy sportowcami, to jest nasz zawód i musimy tam powalczyć. No. Dzisiaj też ta walka była, goniliście wynik, pokazaliście charakter i chyba może to być taki mecz, mimo że tego, że porażka, taki na przełamanie dla was też takie psychiczne trochę, że w końcu w lidze zaczęcie wygrywać? Znaczy w końcu w lidze, no dopiero jeden mecz ligowy był, także pierwsze koty za płoty, no wiadomo, ten pierwszy mecz zawsze, jeśli chodzi o ligę, jest niewiadomą i miejmy nadzieję, że następne mecze, zwłaszcza po takiej grze, no faktycznie będą lepsze w naszym wykonaniu, no także będziemy walczyć. Wygrała drużyna lepsza, wygrała drużyna, która no, na co dzień występuje w Bundeslidze. Twoim zdaniem ta różnica gdzieś na boisku, pomijam wynik, w kulturze gry była widoczna? No myślę, że na pewno, no, świadczą o tym wykorzystane sytuacje i skuteczność procentowa, z jaką nam strzelali, prawda, 3 pierwsze strzały i 3 bramki, no także no, widać było doświadczenie, dojrzałość i ogranie z tymi lepszymi drużynami na świecie, prawda, także no my nadrabialiśmy dzisiaj walecznością, zaangażowaniem i sercem, no ale niestety to na taką silną drużynę nie wystarczyło. A propos tego serca, to skąd się wzięła taka duża różnica w zaangażowaniu w Łodzi i tutaj? Ciężko powiedzieć, no kwestia mikrocyklu, przygotowania, pory dnia też na pewno, no bo wydaje nam się, że łatwiej nam się jednak gra tą wieczorną porą niż gdzieś tam po południu, gdzie jest jakieś rażące słońce. Wiadomo, no przeciwnik ma taką samą pogodę, nie ma na co to zrzucać, ale może to się bierze z tego, może się bierze z, nie wiem, no, z tygodniowego mikrocyklu, może coś na mnie gdzieś nie przypasowało. Dyspozycja dnia, no ciężko powiedzieć. No. Wspomniał Pan o tej dojrzałości niemieckiej drużyny. Czy właśnie tego zabrakło dzisiaj w końcówce? Bo myślę, że ten wynik 3-3 był do utrzymania do końcowego gwizdka, gdyby właśnie troszkę więcej skupienia może? Może i tak, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, że strzeliśmy wyrównującą bramkę na 3-3 i uwierzyliśmy w siebie, że można naprawdę ten mecz wygrać, no bo zepchnęliśmy przeciwnika do defensywy, no i stworzyliśmy sobie, tak jak mówię, no jeszcze jakieś sytuacje, także uwierzyliśmy w to na swoim boisku, no nie pozostaje nam nic innego jak walczyć o zwycięstwo, tym bardziej, że przeciwnik strzelił nam 3 bramki, no i ten remis, no to przy każdym remisie niższym na wyjeździe, no nie daje nam awansu, także no walczyliśmy to zwycięstwo do końca, nie udało się, no i tak jak Pan tutaj powiedział, no doświadczenie zadecydowało o tym, że nam przynajmniej zabrakło tego doświadczenia i to zadecydowało, że straciliśmy te bramki, no. Jeśli chodzi o Śląsk, można powiedzieć też, że w dwóch połowach były troszkę dwa różne oblicza. Czy w pierwszej to takie nietypowe ustawienie z fałszywym napastnikiem Sebastianem Milą troszkę nie zaszkodziło? Nie wiem. Myślę, że to pytanie należy zadać sztabowi szkoleniowemu. Ja nie będę się na ten temat wypowiadał. W każdym razie no, w mikrocyklu przedmeczowym po meczu z Widzewem, no gdzieś tam trenowaliśmy, prawda, tym ustawieniem i byliśmy na takie wyjściowy skład, no, przygotowani, prawda, także no nie wiem, kwestia zmiany sposobu gry później, prawda, no to liczba wprowadzonych ofensywnych zawodników też na pewno zaważyła na tym i myślę, że sposób też grania jednak mimo wszystko drużyny przeciwnej, która strzelają 3 bramki, no już nie musiała tak atakować, tylko się broniła i to pozwalało nam gdzieś tam na połowie przeciwnika konstruować akcję, no też na pewno. Panie Sylwku, z czego to się bierze? Nie wiem, może się Pan zgodzi, może nie. Najlepsze mecze w tym sezonie to Wy zagraliście z Benficą i ten. Tak przynajmniej ja mam takie subiektywne wrażenie po obserwacji tego, co się działo do tej pory. Nie wiem. Z najlepszymi rywalami. Nie wiem, powiem szczerze, z czego to się bierze. Ciężko powiedzieć. Widocznie no, lepsi rywale pasują nam pod względem może kultury gry, czy sposobu poruszania się na boisku. Tak, zgadza się Pan z tym, że to się także, no, wiadomo, no, z wyników i ze sposobu grania i tak to wygląda. No, także tylko by było się z tym nie zgodzić, no. Więc, ale przyczyny dokładnej, jaki jest tego powód, no to ciężko stwierdzić. No.